to nieprzyjazne pustkowie przecinają rzeki spływające z lodowca Vatnajökull i Skajdararjökull. Vatnajökull to lodowiec o powierzchni 8100 km2 i grubości dochodzącej do 1 km. Pod względem powierzchni jest drugim co do wielkości lodowcem Europy i trzecim na świecie. Pod jego powierzchnią są wulkany i obszary geotermalne. W wyniku tego pod lodowcem znajduje się duże gorące jezioro z wielką komorą magmową. Jest ono przykryte 200-metrową warstwą lodu, ma 488 metrów głębokości, a kaldera ma 100 km2. Czarny wodospad znajduje się na terenie Parku Narodowego Skaftafell. Otoczony jest sformowanymi z lawy sześciobocznymi bazaltowymi kolumnami, od których pochodzi jego nazwa. Woda spada tu z wysokości zaledwie 20 metrów, ale tym, co przyciąga turystów, jest jego niesamowite otoczenie.